Dzień dobry, wtorek 23 stycznia. U nas na dworze, jak widzicie, pół na pół. Pogoda się próbuje jakoś wyklarować, ale nie wiadomo, co z tego będzie. Słońce próbuje się przebić. O, Marzenka w tle. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj już nie ma odwrotu. Od czego? Dzisiaj stanie się to. Właśnie. Coś się stanie. Choinka zniknie? Tak. Aha. No to także dzisiaj znika choinka, ale spokojnie w tym roku się jeszcze u nas pojawi, także nic się złego nie dzieje. Miejmy nadzieję. No, wiecie, jak to jest. Jak nie ten, to nie ten. No. Nieważne. W każdym razie u nas 3 stopnie na termometrze. Pogoda no jest jaka jest. Miaśka przysłała zdjęcia, u nich dużo śniegu. Jest fajnie. No, tam jest narty. Krajobraz piękny. No, ale jak właśnie. To w górach, nie? Jak to w górach. Także dzisiaj znowu idą na narty dwa razy, bo mają dwa takie wyjścia na narty. Jedno do południa, drugie po południu. Mówi, że za pierwszym razem było spoko. To najważniejsze. Bo wiecie, najgorzej jak człowiek się zarazi na dzień dobry, nie? To już wtedy jest blokada. Ale mówi, że było fajnie, także zobaczymy, co dalej z tego będzie. A my jedziemy teraz na śniadanie. Oczywiście zabierzemy Was razem z sobą. Potem idziemy na mieszkanie, coś tam poukładać, porobić, posprzątać. Te graty, co wywozimy, trzeba gdzieś tam, wiecie, rozlokować. Potem mam fryzjera. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało, do południa przynajmniej. Później o popołudniu, jak zwykle, po 15 pojawi się przepis na pysznego domowego piszingera. Tak to nazwiemy. A Wy też podsuwacie nazwy, muszę tak dać telefon, że to u Was się nazywa na przykład krajanka. No też, ale krajanka się chyba robi z kwadratowych tych wafli tortowych, jak się nie mylę. Ale może się mylę. A przekładać, słuchajcie, można wszystkim. Można, niektórzy pisali, że miodem nawet przekładają. Jak ktoś lubi, można miodem. Kajmakiem. Też dobre. Dżemem. Ja pamiętam, u mnie w domu się robiło, jak nie było, wiecie, kakao, takich rzeczy, bo to lata 80. Bywały takie czasy, że czegoś nie było. No to się na przykład dżemem przekłada, bo powidłami na przykład babcia robiła. Można czym kto lubi, co kto lubi. Także zaczynamy ten dzień. Wam życzymy miłego dnia. Widzimy się za chwil kilka. O, tak to Marek powiedział. Dotarliśmy na miejsce. Proszę bardzo, w ofercie śniadaniowej pojawiły się bajgle. Coś, czego kiedyś nie było. I były trochę inne pozycje, mam wrażenie. Teraz pojawiła się zielona szakszuka. No powiem Wam, że bardzo mnie zastanawia, co by to mogło być. No szpinak. A tu masz jeszcze do tego pesto bazyliowe chyba, że to jest, wiesz... Całe z bazylii? Nie. To myślę, że to będzie z tym. Ze szpinakiem. Ze szpinakiem, a pesto bazyliowe jako jeszcze dodatek. Nie? To kto wie, może to wejdę, powiem Wam jakoś tak. Zastanawia mnie, to jest bardzo ciekawe, co jak. Dobra. A Marzenka? Bajgiel. Ja spróbuję, bo a ja nie wiem, którego. No ja nie wiem, może dwójka albo czwórka. Dobra, zobaczymy co jak. Jest i zielona szakszuka, ale to jest taka wersja, powiem Wam, z jajkiem sadzonym ewidentnie. Do tego jest pieczywo z masłem. A to jest Marzenki bajgiel. Tak, z łososiem i z serkiem Filadelfia chyba. Możliwe. W każdym razie to... Nie, twarożek. No, nazwane szakszuka, ale nie wiem, co to ma z szakszuką wspólnego. Ale dobra, może, i tak że będzie. To jest za mało, tak wiesz. Rozdziabane, nie? No, to powinno być może bardziej. Nie wiem, no ale każdy ma swoją. Ale spróbujemy, ciekawe jak smakuje, bo wiecie, no wygląd to jedno, ale chociaż prezentuje się bardzo ładnie. Natomiast ta nazwa szakszuka mi tu jakoś nie za bardzo do tego pasi, ale dobra, może być. A u Marzenki zobaczymy. Ten bagiel taki malutki, bym powiedział. No, ale jest taki śniadaniowy, nie? Smacznego. Jeżeli chodzi o zielone warzywa, to tak, na pewno jest tu cukinia, na pewno jest brokuł, jarmuż. No i to chyba tyle. Dosyć tłuste to jest, powiem szczerze, że nawet widać tu tą oliwę. Bazylia jest jeszcze. No, spoko, ale powiem Wam, kiedyś jak była normalna, klasyczna szakszuka, to pieczywo mieli tu na miejscu wypiekane, a teraz jest jakieś takie chyba gotowe, skupione, krojone. Tu można sobie przejrzeć coś ciekawego za oknem. Jakieś takie cienkie. No, tamto pieczywo było dużo lepsze tu robione, a to jest jakieś takie, no. Dobra. Na miejscu, bo wtedy... No ale jest spróbowane, wiemy co jak. Ale klasyczna mi dużo lepiej smakuje. Chorzowski rynek, proszę bardzo, już bez choinki. Jeszcze palm nie ma, ale palmy za niedługo wrócą, nie? Koło maja chyba. No nie tak szybko, bez przesady, nie? Ale tak, na wakacje na pewno będą. Nie, ja myślę, że już na wiosnę, w maju będą. A słuchajcie, co do... To się wszystko wyjaśniło. Po prostu zmienił się szef kuchni. No i każdy inaczej trochę robi. Pani, która była poprzednio, już tu nie pracuje. A naprawdę było smacznie wtedy. Focaccia bardzo dobra, była świeże wszystko. Teraz też było świeże, nie powiem, ale ten chleb był jakiś taki, no, wczorajszy mam wrażenie.
i tak ekonomicznie pokrojony, że te kromki po prostu takie cieniutkie, które sami widzieliście, no ale co zrobisz? Tak to jest. Ale najedliśmy się. Nie no, ja nie mówię, że było złe czy coś, ale czuć od razu zmianę, o to mi chodzi. Tak, tak, to było akurat wyczuć. Przyznam rację, rzeczywiście. Na pierwszy rzut oka nawet. No jakoś coś już nie było tak. No ale jest inny szef kuchni, robi po swojemu, nie? No właśnie, każdy robi po swojemu. Jednym pasuje, drugim nie pasuje. I tyle w temacie. Także a u nas zaczyna kropić deszcz. A ja nie mam parasola. No i zmokniesz. Tak to jest. Ja też, słuchajcie, nie mam parasola, ale co zrobicie? Jak wychodziliśmy, a my z auta się nie zapowiadało, nie? Że będzie kropiło. Żeby tylko tam u Michasi nie padał deszcz, bo wtedy z nart nie wiem co będzie, chyba nici. No tak, deszczu się nie jest. Ale tam może śnieg sypie. To wiesz, w końcu góry, nie? Jakby nie było. Dobra, idziemy. No i jeszcze po drodze wizyta na poczcie. San Francisco. Co? No. Ho, ho, ho. Ty. No to musi. Ale widzisz, zobacz, wysłane 20 grudnia, a teraz... No ale nas trochę nie tu nie było, to też trzeba... Nie, no ja byłam tam na początku stycznia. No ale ze Stanów może trochę iść, 20 wysłane, święta po drodze były. San Francisco, Bielsko-Biała. Też USA. Ktoś z USA. No. Dobra, czekaj. Jak otworzymy, to wam powiemy, co to za karty. Ciekawe. Wiecie co? Tak światowo? Ale są też Kielce, jest Bielsko-Biała, także wszystkim dziękujemy za... Myślę, że to są kartki świąteczne. Dziękujemy jeszcze raz. Co jakiś czas wpadamy do naszej skrytki. O, jak ciemno! No bo tu jest raczej ciemno. Ciemność, widzę ciemność. Także dziękujemy, no że to jest tak, o nas pamiętacie i w taki miły sposób chcecie do nas napisać, mieć z nami kontakt. Bardzo nam miło, a ja będę za chwilę to, no nie taką chwilę, ale zaraz dzisiaj. Tam zerknę. Także dziękujemy za karteczki, a Bielsko odwiedzimy po drodze, co prawda, za niedługo, jak będziemy jechać na ferie do Szczyrku. No bo mijamy Bielsko-Białą, nie? Na obwodnicy, co prawda, ale mijamy. Wróciłem do domu od fryzjera, co prawda pod czapką widzicie, co zrobiło się, koguty i cuda wianki, no ale to już tak niestety jest. Ogólnie jest super. Teraz się napiję jeszcze kawy, jak Marzenka przyjdzie, da mi znać. Jedziemy jeszcze do sklepu, do mięsnego, ponieważ nagrywamy kolejny przepis, to będzie grochóweczka, czyli musimy kupić wędzone kości, jak będą, i boczek. Na tym będzie, to będzie, że tak powiem, bazą do tej pysznej zupy grochowy. Dobra, to teraz kawka, a w ogóle słuchajcie, jaki cyrk, jak przyszedłem przed fryzjerem, nalałem wody do pełna, no i wiecie, siedzę tu i słyszę, że gdzieś mi woda kapie, coś mi kapie, patrzę, kałuża, tyle wody jak tu widać, no tyle gdzieś. Gdzieś tu coś źle chyba włożyłem, albo tak, wszystko mi się wylało, no ale dobra, poście, powycierane, zrobione, nic się złego nie wydarzyło. No i wpadłem do Action jeszcze po ten zestaw, jeden taki startowy, z tym uchwytem do tych wkładek, bo w domu są Swiffery, a nie ma już tej końcówki niestety, więc 4,49 cena ok, a 10 sztuk 7 zł, ale to mi zupełnie wystarczy, 6 takich tych, ale najbardziej mi zależy na tym uchwycie. Tu jeszcze widzę, są różne inne rzeczy z tej marki. Dobra. Także to kupione. Może jeszcze wezmę to. To też się takie szmatki przydadzą do wycierania kurzu na wilgło. A tak nic ciekawego nie widzę. Żeby można było coś kupić, przetestować. Teraz mi jeszcze wpadła w oko. Taka, no właśnie, polerka, szczotka. Tą polerkę bym chętnie wykorzystał do nabłyszczenia na przykład naszego kamienia, bo to bardzo praktyczne może być i to chyba wezmę. Cena 30 zł niecałe, bez 5 groszy. Także to wezmę i przetestujemy sobie. Jak się sprawdza. Dobra, idę do kasy. Proszę bardzo, kości wędzone do naszej grochóweczki. Tu już boczuś jest. I takie pyszne wędlinki. Może coś wpadnie. Proszę bardzo. Tak wygląda George,
który robi inspekcję odkurzacza. Wchodzi do środka, sprawdza, co tam jest. Teraz już wie, że go nagrywam, wie, że o nim mówię, bo po prostu królik nagle stracił zainteresowanie. Ale jak on znieruchomiał? A on już tam był w środku. Teraz już nie jest zainteresowany. Dobra, wróciliśmy do domu. Tu Marzenka rozpakowuje zakupy. A ja wam pokażę tą super szczotkę elektryczną. Ale tak jak mówiłem, nie zależy mi tyle na szczotce, co na tej polerce. Później jak będę wywoził do komórki ozdoby choinkowe, przywiozę olej do granitu i będę polerował. No, w miarę fajne urządzenie, trzy dychy, a można wykorzystać czy to do polerowania, czy to do mycia, także okej. Okay. A u nas dzisiaj na obiad coś, czego już nie było bardzo dawno. A mianowicie wątróbka drobiowa z cebulą, z kartofelkami. No ja akurat wybieram opcję z pieczywem. Tak? Ja jakoś wątróbki z kartoflami nie za bardzo. No nie moja bajka, ale... ja to wolę z kartoflami. No każdy ma inną bajkę, nie? Ja wiem. Każdy ma swoją bajkę. Tak jak słuchajcie, Pischinger. Jedni mają bajkę, że są kalorie. No i słuchajcie, nie będę dyskutował. Tam kalorii jest potem. No, ale jak to w słodkim, no. Jak ofelek kupicie w sklepie, też ma kalorie. No nie ma siły. No wiadomo, że nie zjemy całego Pischingera od razu, nie? To trochę zajmie czasu. A zresztą tego nawet nie idzie dużo zjeść. Bo jest tak sycący, że nie ma takiej opcji, żeby go zjeść całego. Przepis już jest. Także ci, którzy wyczekiwali, już mogą się zapoznać. Zapraszamy, smacznego. A my w oparach ostrej cebuli czekamy na obiad. Ta cebula jest wyjątkowo ostra. Tak dzisiaj płakałam nad tą cebulą, jak ją kroiłam. A mnie też szczypi dalej gdzie byłem. Że po prostu, czekajcie, są trzy cebule, bo no wiecie, wątróbka musi mieć dużo cebulki, takiej uduszonej, no, to jest wtedy dobre. No i właśnie musiałam, dwie cebulki takie większe i jedna mniejsza i musiałam po prostu robić sobie przerwę dwa razy aż, albo i trzy. No tak, i świeża, dobra, i mocno. Do dzisiaj, do teraz mnie jeszcze. No ja też ciągle czuję tutaj jakieś tak, takie lekkie, a nie? Siedzę tu, nie? W odległości, a i tak to czuć. Dobra. Dobra. Czekamy i zajadamy. Jeszcze chwilkę. Nadeszła ta chwila, nadszedł ten moment, kiedy choinka zaczyna znikać. Ale dzięki temu wróci baza. Tu już panowie odpoczywają. George, ty wiesz, co dzisiaj się stanie? George, twoje znowu palmy wrócisz. Za chwilę tutaj zawitają. O, prognoza pogody. 1 stopień jutro. Zawitają twoje palmy. Nie, jutro 10. Aha, to 10. Było w nocy. To było w nocy, sorry, to 10 stopni jutro. Jeszcze lepiej. 11 max jutro pokazują. Także to wszystko dzisiaj zniknie. I można powiedzieć, że sezon świąteczny jest zakończony, ale mi się wela zrobiła. A tu proszę bardzo, jeszcze raz do choinki wpadnie kawka, a do kawki wpadnie Pischinger. Pychowa. Pycha. Marzena już myje podłogę, a ja teraz biorę się za wynoszenie tego wszystkiego. To wszystko co musi wyjechać, zniknąć. No i można powiedzieć, że sezon świąteczny zamknięty oficjalnie. Tu już jest całkowicie ślad, tylko wspomnienie. Po tym jak tam będzie poukładane, porobione, to wam pokażę. Ale niestety zapomnieliśmy przywieźć lampy. Także trzeba przywieźć pojutrze lampę. Wtedy ładnie stanie i rozjaśni cały ten kąt, gdzie stała do tej pory choinka. Powoli wszystko wraca do normy. George sprawdza swoje tereny. Wszystko pasuje. No brakuje jeszcze lampy, ale dobra George. Lampa przyjedzie w swoim czasie. Ogólnie zadowolenie jest. Tu się od razu zrobiło więcej miejsca, więcej luzu. A ja słuchajcie, przyniosłem, tylko nie wiem gdzie to dałem, chyba tu w przedpokoju jest. Przyniosłem ten olej do kamienia. To jest specjalny olej, który nadaje się do kontaktu z żywnością. To mi dał kamieniarz, jak wtedy montował tą wyspę i ten blat. I teraz umyję całe to wszystko porządnie, odtłuszczę, a następnie nałożę warstwę tego oleju za pomocą tego sprzętu. Jestem ciekawy, jak to mi się będzie robiło. Do tej pory to robiłem ręką. No i w miarę ładnie wyglądało, bo to trzeba tak dobrze wypolerować potem. No i porównamy, jak wyglądało przed i po. Musiałbym chyba zdjęcie jakoś zrobić, żeby to efekt był widoczny. Blat już wyczyszczony. Odtłuszczony. Tu już sobie nałożyłem trochę tego oleju.
No i jedziemy z tym, nie? No i taka zabawa, nie? Nawet spoko to idzie. Wiadomo, że to musi być dosyć dobrze rozprowadzone, równomiernie. Potem i tak to jeszcze trzeba wyczyścić, znaczy wyczyścić, przetrzeć porządnie. Ale fajnie się rozprowadza, w miarę szybko. O, no i to jest olejowanie właśnie. Znowu będzie spokój na długi czas. Najgorzej tam przy zlewie, bo tam najwięcej wody i tam ten kamień się zrobił taki bardzo matowy. A tu jednak jakoś, wiecie, trochę tłuszczu jest z gotowania, trochę z tego i trochę inaczej to się zachowuje. Proszę bardzo, tak się prezentuje wypolerowana, zaimpregnowana wyspa. Kolor zupełnie inny niż był. Bardziej taka, ta czerń jest taka głęboka. Taka ładna, bym rzekł. Tu ten blat akurat nie był robiony jeszcze, bo muszę kupić baterię jutro. I tu widać takie różne przebarwienia. Ale to wszystko ładnie zniknie, się zrobi jutro i będzie pięknie wyglądało. Także to jest gotowe. Monstera na swoim miejscu, odkurzacz, przestrzeń się zrobiła. Tu proszę bardzo, palmy wróciły. George wrócił na swój teren. Wszystko jest, przepraszam, w normie. My dalej będziemy jeszcze tu ogarniać, sprzątać. Ja będę montował daily vloga. Z Wami się żegnamy. Miłego wieczoru, dobrej nocy. Dopiero za 29, więc 21. Więc spoko, jeszcze dużo czasu przed nami. Także dobranoc, widzimy się jutro. A jutro, słuchajcie, już jest środa. Po prostu ten czas mi tak leci, że nawet nie wiem kiedy. I będzie piątek. Weekend do początek.